Cześć. Dziś o kremowym korektorze z maka, który zamknięty jest w takim słoiczkowym pojemniczku. I jest to korektor, który jest z serii Studio Finish. Jest to korektor, który zawiera SPF 35, zatem jest to korektor, który świetnie sprawdzi się w strefie pod oczami, bo oprócz tego, że on ma bardzo kremową konsystencję, to dodatkowo dzięki temu, że ma ten SPF, powoduje, że ta strefa pod okiem nam się nie będzie tak szybko starzała, bo promieniowanie słoneczne będzie na tą strefę dochodziło wolniej i w mniejszym stopniu. Jest to korektor kremowy, bardzo kremowy, ale dzięki temu naprawdę wystarczy odrobina, by pokryć całą strefę pod okiem. Ja nie używam korektorów w innych strefach, bo ja nie mam żadnych zmian, ani trądzikowych, ani zmian skórnych, które trzeba by było zakryć. Jeżeli jakieś mi tam wyskoczą, to ja raczej staram się najpierw je wysuszyć, potem je dopiero traktować jakimiś korektorami. Zobaczcie, jakie ma krycie. I teraz po wklepaniu, delikatnym wklepaniu, już nawet nie trzeba używać gąbeczki, tylko paluszkiem sobie go rozklepiecie i proszę. Nie wchodzi w zmarszczki, nie roluje się, wręcz bluruje nam strefę pod okiem. On nie jest stuprocentowo zastygający, więc nie wysusza tej strefy. On delikatnie zastyga, trzeba go troszkę potraktować pudrem, żeby oczywiście zabezpieczyć, żeby on nam się nie ważył i nic się z nim nie działo. Ale nawet jeżeli tego nie zrobimy, to ja nie zauważyłam takiego efektu. Nie zauważyłam efektu zważenia, nie zauważyłam, by coś się działo pod okiem, by je w jakikolwiek sposób ta strefa była brzydka i co najważniejsze, trwałość. Trwałość jest rewelacyjna. Oczywiście, jeżeli nie chcecie nakładać go paluchem, to można pędzelkiem do korektora i też będziecie zadowoleni, ponieważ on świetnie się rozprowadza, czy gąbeczką, bo gąbeczką też po prostu pracuje się nim perfekcyjnie i nie ma żadnego problemu, żeby go sobie rozblendować i rozłożyć. Także kremowe korektory w takich słoiczkach od Maka, bardzo, bardzo, bardzo mocna polecajka ode mnie. Kolejny produkt z Maka, który polecam i który na pewno warto mieć.